ingerencja chirurgiczna na stawie wnosi wzrosty łącznotkankowe, które do uwolnienia wymagają precyzyjnej terapii manualnej oraz zabiegów dodatkowych. Dzisiejszy materiał pokaże, w jaki sposób w domowych warunkach poprawić zakres ruchomości oraz stan kolana. Do ćwiczeń będziesz potrzebował rolera oraz gumy. W materiale dotyczącym przygotowania jakości tkanki wspominałem o zaletach tego urządzenia. Guma pomoże w odzyskaniu odpowiedniej długości mięśnia. Wykorzystując roller, uwzględnij mięsień czworogłowy biegnący z przodu uda, struktury boczne, czyli pasmo biodrowo-piszczelowe oraz tył uda, czyli grupę kulszowo-goleniową. Integralną częścią całości wpływającą na zakres ruchomości kolana jest rolowanie łydki. W ćwiczeniu pamiętaj, aby palce stopy były naciągnięte na siebie, a biodro, kolano i stopa tworzyły linię prostą. Prezentowane ćwiczenia wspomogą odzyskanie zakresu ruchomości, jednak nie gwarantują pełnego wyleczenia. Dla kompletnego leczenia rekomendujemy wizytę u fizjoterapeuty. Jeśli prezentowane materiały wzbudziły Twoje zainteresowanie, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał oraz lajkuj nas na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała.